Cześć moi drodzy, z tej strony Farel i zapraszam do kolejnego odcinka z Żywych Trupów. Na początku chciałem Wam bardzo podziękować za aktywność pod ostatnim odcinkiem. Zostawiliście ponad 350 łapek, za co jestem mega wdzięczny. Mam nadzieję, że pod tym odcinek może nam się uda wbić 400 łapek, by było w ogóle już rewelacja. Ale teraz, żeby zbytnio nie przedłużać, lecimy z fabułą. Clementine weszła do domu. Co się dalej stało? Sprawdźmy. Przypomnę tylko, że dał gościu karton jedzenia tamtej babie, która przyszła przed chatę. Lecimy. Widzicie? Coś się dzieje. Coś jest na rzeczy. Listen. Okay, I gotta tell you something. Nawijaj. That guy on the bridge was Walter's friend. Aha, taka sytuacja, czyli... See, I knew something was off, so I asked Sarita about their friend. Co zrobimy? He's not back yet. What are we gonna do? Czyli kumpla zastrzelił. Ups. I don't think Walter knows yet, so we have to keep this quiet. I mean, who knows what the hell he'd do if he found out. No właśnie. A jeśli się i tak dowie? O. What if he finds out anyway? Well, then we're fucked. But, you know, no, we'll troszeczkę, just, troszeczkę. Just deal with it then. Now, do you, you still have that knife? Because if it was Matthews and Walter sees it, he's gonna put two and two together. It's with the other weapons. Okay. Well, go get rid of it. I'll find Walter and run interference. Oh, and keep an eye out for Nick. I'm right here. What's up? No dobra. Oh, Nick, jak się dowie, to... nothing, man. I just wanted to check and see nic, if you're okay. Nic. Nothing. Hey, if there's something ale konspira, going on, co? I want to know. No, just go back to bed, Nick. I'm serious. Zapomnij, gościu. You guys can talk to me. It's nothing, really. Forget it. Look, Clem, just go do that thing, all right? Come on, Nick, let's go find a beer or something. No, że przypadkiem piwka czasem nie znalazł. Dobra, idziemy skitrać nóż, żeby nie skleili faktów później, tak? Tak wygląda nasza misja na chwilę obecną. Nie ma noża. It's gone. Już go znalazł. Ups. No to klops. Co to teraz będzie? Odłóż nóż. Walter, put the knife down. I always liked this knife. Gave it to Matthew when all this started. I know he's dead. O proszę. Was it that kid? What's his name? Nick? Heard him talking earlier, something about shooting a man. O, czyli się dowiedział już. I could see it. I could see it on his face. Wasn't sure then, but now. To my Nick go zastrzelił. Dobra, z ucha walimy. It was our fault. Od razu, sprzedany. Jesus. I don't feel good. Nick shot him. O kurczę. Tak wiecie. Bez pierdzielenia zbędnego, nie? A on go zastrzelił i tyle. Is Nick a good man? Or is he just like everyone else? Is he just one of those, jest taki jak reszta. Ale ciężkie odpowiedzi zadają. Kurczę. Idzie Nick. Zara dostanie między oczy, nie? Parola, tak. I co to będzie z tego wszystkiego? This is it, and now he's gone. What did you do? Did you hurt him? Did you hurt Matthew? A on nie będzie wiedział, kto to Matthew. A, wyrzucił.
Zmiękła rura, dobra. I didn't do anything. All right? Zaraz się śmigło urwie, dostanie któryś w głowę i będzie. Finał. Idzie Kenny. Walt, what's going on? Przecież nic się nie dzieje. Co ty tak wyleciałeś jak gumka z gaci? Co się dzieje? A, bo wiatrak się kręci za szybko. Dobra. That sound's gonna draw walkers. We gotta shut it down now. Nick, help me. Carry the guns. No, większej głupoty nie słyszałem. Ale dobra, łożysko za mocno szumi. That thing's a damn dinner bell. What the hell was that? Coś dupło, coś dupło. Transformator dupnął, dobra. Nigdy nie widziałem, jak wygląda wiatrak właśnie w środku. A myślałem, to jakieś schody do góry, winda. Okay, we'll watch your back. Nick, scan the trees with me. Jak tu jajco widać? Pokaż, co tu jest. Poświeć, właśnie, poświeć, poświeć. Aha, jest kluczyk. Ja tu zaraz szybciutko uruchomię maszynę. O, pstryk. Czerwony przycisk. I powinno to wszystko usiąść. No i pięknie, zgasło. Elegancko. Mówiłem, że się znam na tym. Tak szybko się kręcił, że agregat nie ogarniał tego natężenia. Aż dupnął, ale idą zombiaki. Dobra, już wszystko rozumiem. To co, będą teraz strzelali, tak? Przecież to tak samo będzie przerypane, jakby tego właśnie nie gasili wiatraka. I tak huk, nie? Dobra, gramy. W prawo. No. Biegnij tam, cyk, 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 unik. Pięknie. O kurczę. Jest troszeczkę towarzystwa, nie powiem, że nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, bez przeładowania tyle razy, sześć, siedem. O kurde. O kurde. No to klops. Dobra, dobił ktoś. Santana dobił, dobra. Santanę zjedzą, nie, myślałem, ty. Ole, by była za dyma, jakby Santanę zjedli. Broń pod zwłokami została, kurczę. O, ta jaka ładna. No i co, teraz robimy? Dawaj, 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 dawaj. Odkopuj, odkopuj, pięknie. Taki odrzut miała, tak? Aha. Dobra, mamy nożyk. Dawaj z noża. Pięknie. Chodź, 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 ładniutki ty. Ładnie przyjął. Nika zjedzą pewnie, bo to tak zazwyczaj bywa. O! Przyceluje, trafi Nika w łeb. Uwaga! Aha, czyli porachunki, porachunki. Dobra, trudno, trudno. Już nic nie zrobimy. Czyli Clem się wkurzyła.
Ha, 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 ha. Clem, get inside! Go! Jestem ciekaw, czy teraz on będzie chciał nam zaszkodzić. Clementine, are you okay? Kto ma taką broń fajną? Zobaczcie, zadymka, z krzaków strzelają. No nieźle. To pewnie przyjdą właśnie ci, którzy dostali od nas jedzonko. Właśnie. Uratowali nas. Howdy, folks. A to nie jest ten przypadkiem, co wtedy się pytał nas w domku? To chyba on, co? On. Where's Rebecca? Carver. Ci na matkę. Niemożliwe to było. Inside. It's you. Keep moving. Mówiłem, że ona będzie taka wdzięczna. Co rude, to fałszywe. Nieraz już to tłumaczyłem. No i tak później się dzieje, no. Czyli Clementine się schowa i będziemy, kurczę, świrowali jakoś ich, wiesz, obezwładnić. A, jeszcze murzynek jest z tą, faktycznie. Zapomniałem całkiem o tym. Dobra, kuknij w dół, dobra. Nie widział nas, dobrze. Dobra, próbujemy, dawaj. Szybko. Żeby tylko te schody nie skrzypiały. Że oni ich nie zapytają, nie? Czy jest coś w środku, czy coś takiego? Dobra, kładź się. Okej. I co teraz? Gdzie będzie jakaś broń? Zaraz powiem, sprawdźcie górę. O, się zdenerwował coś. Listen, I'm only gonna ask you once. Where's Rebecca? Która to jest w ogóle Rebecca? Już nie pamiętam. It's gonna be okay. Rebecca! Rebecca! Our baby deserves to be raised in a place of safety. I know you're out there. Alvin. Aha. A on sprzedał od razu, że to nie jego. Ale będzie za dyma. Aj. Musimy pomóc Carlosowi. Dobra, pomóżmy Carlosowi. Look at those guns. We start shooting and people are gonna die on both sides. Kurczę, jak mu łamie te paluszki normalnie. And you heard him? Carver knows she's with us. Just stop! Don't hurt my dad, please! We're going down there. He'll kill you. Fuck you! Shoot him! Somebody just shoot him! Oh. Clem, go get help. He'll kill him, Beck. Znajdę Luka i Kennego. Idziemy ich szukać. Właśnie, gdzie jest Kenny? Ah!
No to ładnie zaskoczyła. Tu możemy rzucić okiem na szybko przez szybę. Pokaż. Dobra, leję go cały czas. Intensywnie. Szybciej, bo zara gościu nam tu kipnie. Dawaj, szukamy Kennego. Zapalniczkę mamy cały czas w ręku, chociaż nie wiem po co nam się ona przyda. Ale miejmy to na uwadze. Jest Kenny. Dobra, teraz Clem, pod oknem proszę. Kucaj. Dobra. Go. Dobra, udało się. Kto to drze puchę tak? Aha, Santana się tak drze. Myślałem, że ktoś, osoba trzecia gdzieś na dworze. Co teraz? Aha, ci się poddali, fajnie. Super, ci się poddali. Clementine uciekła. Ten pewnie ją jeszcze sprzeda gruby. Ściągamy ich. Ja zdecydowałem. Musimy spróbować. Ładuj Kenny, normalnie. Boom, headshot, ale weszło jak masło. Pięknie. Tego możesz brać, łysego możesz. On brzoskwinie na fasoli gotował, także mu się należy. A to chyba był też taki, nie? Cieplutki gościu, kumpelkami byli, nie? Dobra, Kenny. No dawaj. But you ain't leaving me much choice. So here's what's gonna happen. I'm gonna march another one of your friends out here, and I'm gonna put a bullet in the back of their head. Or you can give up now. Your choice. Ooh. Motherfucker. Tam tak se spokojnie idzie, a koło głowy mu kule świszczą. No jasne. Kenny, over there. Co, idą zębiaczki? A. Alvin, gdzie masz wiewiórki teraz? Na pomoc niech ci przyjdą. Strzelaj. Ups. Zastrzel go. Pięknie. Można. Co on, Robocop? No, tak myślałem, że to by było za piękne, nie? Ale żeś. Co tu się dzieje w tym odcinku? To jest normalne. Chyba mi się wydaje... Aha. No ładnie. Coś mi się wydaje, że to jest finał drugiego epizodu, wiecie? Raczej. No, drugiego epizodu, dobrze powiedziałem. Let's go. Czyli się poddaliśmy. Średnio troszeczkę. Finally cut and run, huh? Why am I not surprised? I warned you not to follow him. Look where he's led you. But you're safe now. We're going home. As a family. No, w ogóle rodzina nie będzie po przeżyciach żadna, nie? Taka wzorowa rodzinka. Rodzinka.pl. Czyli idziemy z ekipą. No ładnie. Ciekawe dokąd, jak tutaj zarypista była chatka. Wiatrak był, woda była, brzoskwinki były.
następnym razem w Żywych Trupach. Tak jak myślałem, to jest koniec drugiego epizodu. W przyszłym odcinku zaczniemy grać trzeci epizod sezonu drugiego. Także mordeczki, nie zapomnijcie stawić łapeczki w górę. Coś mi się wydaje, że damy radę nawet 400 bić, bo by było rewelacyjnie. Ale sprawdźmy jeszcze, co będzie w trzecim epizodzie. Let's remember, these are our brothers and sisters, and they all have a vital role to play in this community. They strayed from the flock, yeah. That don't mean they can't earn their way back into the fold. Mm-hmm. I don't mean we can't find it in our hearts to forgive them. Knowing full well, those who choose not to accept our love surely wish that they had. A storm. Kenny dostał w łeb. Aha, oni mieszkają w jakiejś jakby galerii, centrum, jakiejś Ikei, coś takiego. Dobra, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wbijajcie łapeczki w górę, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!